Cześć. Dzisiaj chcę ci pokazać psiaka, który bardzo bał się smyczy. Uchacz trafił do schroniska w sierpniu i od tej pory nie chodził na spacery, bo z założoną smyczą wpadał w taką panikę, że nie był w stanie zrobić ruchu. Raz nawet zemdlał. Prawdopodobnie albo miał z nią bardzo złe skojarzenia, albo we wcześniejszym życiu w ogóle jej nie znał. I na początku próbowałem odwrażliwić go klasyczną metodą, przekonać go, że. Smycznie jest taka zła i robiliśmy takich sesji dziesiątki. Jad smaczki i bez problemu do pewnego momentu to się udawało. Natomiast ile byśmy nie ćwiczyli, to uchacz w pewnym momencie mówił mi, że jednak rezygnuje, nie wchodzi w to i woli nie ryzykować. Dlatego zdecydowałem się na technikę e, tzw. Tak flooding, która polega na wystawieniu psa na bodziec, który jest dla niego stresujący, bez możliwości ucieczki. I oczywiście jest to bardzo stresujące dla psa, natomiast e, korzystamy tu z fizjologii i z tego, że organizm nie jest się w stanie stresować bez końca. W pewnym momencie ten stres go puścił i, jeżeli zaczął jeść, to się nie zdarzyło na pierwszej sesji, tylko na czwartej chyba to widziałem, że zmierzamy w dobrym kierunku i możemy pracować dalej. W pewnym momencie uchacz stwierdził, że nawet jeżeli go nie trzymam, to nie jestem taki zły i e, nie miał oczywiście ochoty, żebym mu zakładał smycz, ale stwierdził, że przy mnie też może być fajnie. Mimo to przy założonej smyczy wpadał w taką panikę, w taki stres, że po prostu zamarzał. Nie chciał jeść, e, albo walczył, albo po prostu stał bez ruchu. I był w stanie to robić 10, 15, 20 minut. Widać, że w środku bardzo dużo się u niego dzieje. Dlatego starałem się mu wytłumaczyć, jak wyłączyć to dziwne uczucie, które go paraliżuje. I na początku napinałem smycz, dawałem mu smakołyka, ale dzięki temu, że robił krok w moją stronę, smycz się luzowało i odczuwał ulgę. Kiedy załapał ten mechanizm, to też się nie wydarzyło na pierwszej sesji, e, trwało to bardzo długo, to stres go puścił, bo skoro miał nad czymś kontrolę, to zaczął się tego bać dużo, dużo mniej. Z każdym kolejnym powtórzeniem czuł się coraz pewniej w tej sytuacji. Kiedy smycz stała się dla niego już tylko nieprzyjemna, ale nie paraliżowała go, stwierdziliśmy, że pójdziemy na spacer. I pierwsze, co chcę tu zrobić, to włączyć jego nos. Jeżeli zacznie węszyć, robić to, co jest najbardziej naturalne dla każdego psa, to liczę na to, że wyłączę jego strach, że zacznie się interesować tym, co jest wokół niego, a nie tylko rozglądać i szukać niebezpieczeństwa. Chcę go po prostu trochę rozruszać. Oczywiście chodzenie na smyczy dalej jest dla niego trudne, ale kroczek po kroczku jakoś sobie z tym radzi. Rozumie już co zrobić, żeby to dziwne uczucie zniknęło i z czasem na pewno będzie coraz lepiej. Dzięki wolontariuszom Ochacz zrobił ogromne postępy, jeżeli chodzi o kontakty z człowiekiem. Coraz lepiej zaczyna sobie też radzić ze smyczą. Jeżeli ktoś ma dużo cierpliwości, e, rękę do takich psiaków i chce mu dać dom, to jest do wzięcia. A bardzo fajnie widać u niego, że nie rozumie sytuacji, w jakiej się znalazł, i kolejne decyzje, żeby zaufać człowiekowi, przełamać swoje bariery, bardzo dużo go kosztują, a mimo wszystko robi to. I na pewno warto dać mu szansę.